Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku, tak jak co roku, zrobimy sobie porównanie dwóch kolekcji, które wychodzą właśnie na początku sezonu, czyli TOPS, Madge Attack i FIFA 365. W tym roku FIFA 365 obchodzi dziesięciolecie, mamy 10 lat w sumie już z tą kolekcją. Na razie w Polsce jeszcze nie ma tych produktów. Dzięki uprzejmości chłopaków ze sklepu krakenshop.pl mam już możliwość nagrywania. Udało mi się również zamówić w niemieckim sklepie Sticker Point produkty. Także u mnie na kanale już FIFA jest w Polsce. Jeszcze tego nie ma, niestety. Trzeba troszeczkę poczekać, ale myślę, że w tym miesiącu, pod koniec, może nawet wcześniej, będzie już można. Zakupić te produkty. Jeżeli chodzi o Topsa, to w Polsce już jest, w różnych sklepach, kioskach, kolporterach, empikach, kerfurach. Gdzie nie pojedziecie tam, możecie już znaleźć te produkty. Także dzisiaj porównamy sobie obie kolekcje. Sprawdzimy, jak wyglądają bazówki, karty specjalne. Napiszcie później w komentarzach, e, która kolekcja. Waszym zdaniem jest fajniejsza, może poszczególne karty, inserty dla was są ładniejsze, aniżeli gdzieś tam kolekcja cała. Więc czekam na wasze opinie i komentarze. Zobaczymy jak to u was wygląda, jakie macie spostrzeżenia. Także zaczynamy. Będziemy otwierać na zmianę saszetki raz jedna, raz druga. Będziemy porównywać. Także startujemy. No, i co my mamy w pierwszej saszetce stopsa? Bazułeczka Hoyming, Sun z Tottenhamu. Tak wyglądają bazułeczki. Tu będzie logo? Nie, mamy krystala. W tej kolekcji również będą krystale. Louis Ferguson z Boloni. Następnie Louis Palma Heritage. To jest zespół Celtiku. I co my tutaj mamy? Oj, to chyba saszetka. Tak, to jest saszetka Hero, czyli same najlepsze karty. Eduardo Camavinga z Realu. Karta Club 100. Czyli będziemy mieć tutaj szeroki asortyment, jeżeli chodzi o karty. Różne rodzaje będą. Super. Będzie można dużo gdzieś tam porównać. Karta Black Age Edition z Erlingiem Haalandem. Następnie mamy kartę Gold Age Edition, czyli złota taka karta. W kolekcji Euro 2024 mieliśmy już takie karty. No, i jest karta Shield Dominic Soboslaj z Liverpoolu. Znowu tak troszeczkę inaczej wyglądają, inaczej powycinane są te karty aniżeli we wcześniejszych sezonach. Teraz mamy limitki. Kylian Mbappé z Realu i Patrick Schick Bayer Leverkusen. Czyli limitki i teraz taka karta o nazwie Vintage Vibes Legend. Fabio Cannavaro z Interu i na końcu Trophy Triumph Erling Haaland Manchester City. Okej. Okay. Czyli tutaj saszetkę mamy. A teraz lecimy z Fifą. Co nam wpadnie w Fifie. Fans favorite. Victor Boniface. Z Bayer Leverkusen. No i proszę. Mamy również kartę. Golden Baller. Czyli ta najlepsza z tej kolekcji. Oczywiście pomijając karty Momentum. Tak wyglądają te. Wcześniejsze top mastery, nie ma teraz, właśnie topów, tylko golden balery na kształt Premier League. Golden Baler erling Haaland. To jest moja powtórka, bo jego już trafiłem też. Następnie dominator Rafael Leao z Milanu. Milan w weekend wygrał w końcu pierwszy mecz 4-0 z Wenecją. No i bazówki. Wyglądają następująco. Locatelli z Juventusu, Antonio Silva Benfica i Barcelona Franki de Jong. Na razie, moi kochani, nie będę tutaj porównywał. Dopiero jak wszystko otworzymy, to postaramy się porównać. Kolejna saszetka. Virgil van Dijk Kapitan. Tu mamy krystal z Interu Rico Luis Heritage też mamy Heritage czyli znowu znowu mamy saszetkę Hero Virgil van Dijk Club 100 czyli będą mniej więcej te same tutaj teraz inserty Black Age Edition Vinicius Erling Haaland karta Gold Age Edition Santiago Gimenez karta Shield Aslimitek, Yildiz z Juventusu Oskar Glok, Salzburg Men of the match, Pulisic z Milano i Vintage Vibes Legend Lineker. I limitki tutaj. Druga saszetka z FIFy. Kapitan Lautaro Martinez Inter. No i tu też mamy legendę, czyli później legendy sobie porównamy, bo tam też mamy legendy. Ronaldo z Interu, legenda do tego Ali Malul, FIFA Club World Cup, no i bazoweczki: Leandro Trossard z Arsenalu, Erling Haaland, Manchester City i Nacho Fernandez, River Plate. trzecia saszetka stopsa. Ruben Dias na bazówce. Shile Chelsea, Garnacho Manchester United, Kimmich Bayern, Ronald Araujo Barcelona, Cody po Liverpool, logo Feyenoordu. No tutaj jeszcze loga nie mieliśmy, miejmy nadzieję, że wpadnie. Bellingham klub 100. No i popatrzcie kto wpadł. Z Milanu pięknie. Hall of Fame Paolo Maldini. Nie miałem jeszcze tej karty. Wow. Paolo Maldini. Milan. Piękne są te karty. Do tego vintage vibes, Legend Cannavaro już był i Man of the Match Vlahovic. Saszetka z Fify, co my tym razem mamy, Fansa, Min Kyu Yo z Ulsan, Fluo Marquinhos z Ferenc waroszu, Magician Florian Wirc Bayer Leverkusen, a z bazówek Victor Rock z Barcelony, Florian Wirc też na bazówce i Myung Jai Lee z Ulsan. No i zostały ostatnie tutaj sztuki. Levi Colwill z Chelsea, Rodrigo De Paul Atletico, De Ligt Bayern, Zubeldia Real San Sebastian, Kunde Barcelona, Luis Diaz Liverpool, Arsenal Saka, logo Boloni. i mamy jeszcze jedną kartę Shield Martin Odegard z Arsenalu. A ostatnie dwie to Men of the Match Szlager i logo Realu. Więc fajnie by było, jak tutaj nam w tej ostatniej saszetce padnie logo, wtedy loga porównamy sobie. Padło logo Interu. Do tego Fluo Alejandro Grimaldo z Bayeru Leverkusen, Felipe Melo, Nicolo Barela i z Milanu Leao oraz Mike Menu. Więc, najpierw porównujemy bazóweczki. Mamy przykład po obu stronach. No, jak dla mnie, to myślę, że bazówki z FIFA są ładniejsze. Już tutaj nie patrzę, bo jest Milan ogólnie. Ładniej wygląda, jeżeli zawodnik gdzieś jest taki większy fajniejsze tło aniżeli tutaj, więc moim zdaniem bazoweczki lepsze w Fifie Teraz logo. Co do kart logo to chyba też bardziej byłbym skłonny powiedzieć, że z FIFA są fajniejsze. Teraz legendy. Tutaj mieliśmy takie legendy, a tutaj takie. Myślę, że też chyba bardziej mi z tutaj ta legenda podchodzi. Co dalej? Z tych najrzadszych kart to my tutaj mamy Golden Balera. A tutaj możemy wziąć w sumie kilka kart, bo one są rzadkie, na przykład Golden Age Edition. No i tu myślę, że Stopsa są fajniejsze te karty. Na odwrocie też tutaj mamy wzmiankę odnośnie zawodnika. Jeżeli chodzi o różnorodność, no to tutaj, Prym wiedzie e, tops. Mamy naprawdę wiele różnych rodzajów kart. Na przykład te tutaj Hall of Fame też są jedne z piękniejszych. Aż szkoda to dotykać, żeby gdzieś tam nie opalcować. Cała jego kariera, ile meczy ile bramek w Champions League ile tytułów więc to jest naprawdę najlepszy obrońca jaki kiedykolwiek grał w lidze mistrzów najwięcej trofeów tutaj widzę pomijając zawodników z realu bo oni no że tak powiem mają monopol na zdobywanie tytułów co dalej ładne też są bleki tutaj na przykład bleków nie ma jeszcze nie trafiliśmy karty Momentum, więc tutaj karta Momentum też będzie naprawdę konkretna, fajna, rzadka. Tu można trafiać jeszcze autografy. Można trafiać karty z kawałkami koszulek, ale to już w puszkach. W normalnych saszetkach tego nie da rady trafić. Piękne są również tutaj te karty Shield, Dominik, Soboslaj. Więc. Jeżeli ja tutaj miałbym ze swojej strony, aha, jeszcze limitki gdzieś coś powiedzieć, to powiem wam tak, że ogólnie większość kart to bardziej mi tutaj e, topsa, różnorodność, różne rodzaje, więcej takich rzadkich można trafić, to bardziej tops, ale poszczególne niektóre inserty czy karty to jednak e, od Panini e, podobają mi się na przykład limitki Ładniejsze są w fifie. Tutaj mamy kolor taki różowy, a te standardowe będą miały kolor niebieski. Więc no zdecydowanie limitki na plus dla fify. Także i ta kolekcja bardzo fajna. I ta zresztą znacie mnie, ja zbieram wszystko. I czy to jest tops? Czy to jest panini? Wszystko co wychodzi to łukasz M zbiera, więc dla mnie. Nie jest to gdzieś tam ważne, że tu jest coś nie tak fajnego, wyglądowo i tak będę zbierał i tak będę chciał to zakończyć. Także, moi kochani, napiszcie w komentarzu, jak to u Was wygląda, które karty zrobiły na Was największe wrażenie, która kolekcja bardziej Wam przypadła do gustu. Także jestem ciekaw Waszych opinii. To tyle. Dziękuję, moi kochani, za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć Wam.